Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym programie gościmy pana Marcina Kulaska, sekretarza generalnego Sojuszu Lewicy Demokratycznej, lidera listy Lewicy w Okręgu Olsztyńskim. Dzień dobry panu. Dzień dobry pani redaktor, witam serdecznie państwa. W szeregach Lewicy, obok doświadczonych polityków, znajdują się również młode osoby, które dopiero stawiają swoje pierwsze kroki w polityce. Skąd pomysł, żeby wasza lista była tak zróżnicowana? Powiem więcej. Nasza lista, z tego co żeśmy sprawdzili w okręgu 35, jest najmłodszą listą. Średnia wieku na liście to jest 43 lata. Dodatkowo jeszcze powiem, że jest pełen parytet zachowany, czyli 50% udział mężczyzn i kobiet na liście. Skąd ten pomysł? Połączenie doświadczenia z młodością, wtedy są najlepsze rezultaty. Trzy duże partie lewicowe tworzą nasz komitet. Udało się porozumieć naszym liderom. Idziemy jednym blokiem, jedna lista lewicy, która mam nadzieję doprowadzi do tego, że jestem wręcz przekonany, że doprowadzi do tego, że lewica wróci do parlamentu. Trzy różne partie, trzy różne doświadczenia, trzy różne historie, ale jednak jedna lewica, jedna lista lewicowa. Połączenie właśnie młodości z doświadczeniem, młodości z partii Wiosna i z partii Razem, z doświadczeniem z partii Sojusz Lewicy Demokratycznej. Powtórzę, to jestem wręcz przekonany, że to da właściwy skutek i lewica powróci do Sejmu w odpowiedniej reprezentacji. Wielu młodych Polaków nie chce za bardzo angażować się w sprawy polityczne i wielu nie chce uczestniczyć w wyborach, nie chce iść do urn. Chciałam zapytać, co pana zdaniem jest tego przyczyną i w jaki sposób Lewica chce tę sytuację odwrócić? Samo połączenie tych naszych trzech formacji plus pozostałych stowarzyszeń i partii mniejszych lewicowych, które do nas przyłączyły, pozwoliło na powstanie czegoś takiego, że z badań Kantaru, bo takie mamy do dyspozycji ostatnio, w przedziale wiekowym 18-24 lewica, 18-24 lat, lewica ma poparcie na poziomie 25%. To jest najwyższe poparcie, jak sięgam pamięcią, bo różnie z tym bywało. Wiemy niestety, że młodzi ludzie rzadko chodzą do wyborów. Ale myślimy, że ta formacja, która powstała, ten komitet wyborczy, który powstał na te wybory, jest w stanie przyciągnąć młodych ludzi. Mam nadzieję, że zmobilizuje ich również do pójścia na wybory. Sondaż Kantaru, te badanie, które zacytowałem Państwu, to pokazuje, więc optymistycznie patrzymy w przyszłość. Mam nadzieję, że 13 października się to potwierdzi. Młodzi chcą pracować i chcą w swoich zawodach, w swojej pracy się rozwijać. Jednak bez pomocy władzy jest to bardzo trudne zadanie. Chciałam zapytać, co właśnie w kwestii zatrudnienia ma do powiedzenia Lewica? My od początku, każda z naszych trzech formacji, ale i wspólnie stoimy na stanowisku, że jeżeli chodzi o zatrudnienie, to najbardziej pokrzywdzeni są rzeczywiście młodzi ludzie, którzy startują na rynku pracy. Umowy śmieciowe to jest nagminna rzecz, która spotyka młodych ludzi. Chcemy z tym skończyć. W ogóle uważamy, że takich umów jako Lewica mamy takie stanowisko jednoznaczne, że takich umów nie powinno być. Chcemy, żeby młodzi ludzie, którzy rozpoczynają pracę, mogli mieć również możliwość wzięcia urlopu, możliwość stuprocentowego zwolnienia lekarskiego, płatnego zwolnienia lekarskiego. To jest jeden z postulatów naszego programu wyborczego. Mówimy też o tym, że staże, które są od razu, jako przed rozpoczęciem pracy, też powinny być płatne. Większość tych staży jest niepłatnych teraz. Młodzi ludzie przez rok, zaczynają, dostaną umowę o pracę, są na stażach rok, czasami dłużej i muszą być utrzymywani przez swoich rodziców. To jest nie do pomyślenia i to powinno się jak najszybciej zmienić. Uważamy jako Lewica, że bezpłatne to mogą być praktyki w czasie studiów, a nie staże powinny być pełnopłatne. To wszystko to jest to, co Lewica proponuje. Co chce
dla młodych ludzi, jeżeli chodzi o sposób zatrudnienia. Oczywiście mówimy też o zwiększeniu płacy minimalnej. Mówimy również o tym, że w budżetówce, bo sporo ludzi młodych również po studiach zatrudnianych jest w budżetówce, płaca nie powinna być niższa niż 3,5 tysiąca złotych brutto. Budżetówka to odpowiedzialność. Również urzędnicy odpowiadają swoim majątkiem za swoje decyzje, więc płaca na poziomie najniższej krajowej jest niedopuszczalna w budżetówce i o tym mówimy, więc to jest jakby pakiet lewicy dla, jeżeli chodzi o pracę dla młodych i będziemy na pewno strażnikami, żeby młodym ludziom rozpoczynającym pracę żyło się lepiej i pracowało się przede wszystkim lepiej. Skoro już mowa o zatrudnieniu, chciałam zapytać, w jaki sposób można zatrzymać młodych ludzi na Warmii i Mazurach, bo jednak ta fala emigracji zarobkowej z Warmii i Mazur wśród młodych jest bardzo widoczna. Czy nasz region ma do zaproponowania coś ciekawego dla młodych, właśnie żeby ich tutaj zatrzymać, żeby chcieli się tutaj rozwijać? Oczywiście, myślę, że nie w pełnym wymiarze jest wykorzystane możliwości te, które daje i obecność nasza w Unii Europejskiej, czy w ogóle to, co obecny rząd proponuje dla naszego regionu. Myślę, że jako przedstawiciel Warmii i Mazur w parlamencie będę dbał o to, żeby to się poprawiło. Wszystkie te rzeczy, które już są dostępne, oczywiście biorąc pod uwagę specyfikę naszego regionu, tu nie może być zakładów przemysłu jakiegoś ciężkiego, bo Warmia i Mazury to zielone płuca Polski. Chcielibyśmy wszyscy, żeby tak zostało, więc ułatwienie startu nowych firm, ale firm, które są firmami, które nie będą wchodziły w klimat czy ingerowały w klimat, bo ze względu na specyfikę regionu, czyli jakieś firmy informatyczne czy firmy z branży telekomunikacyjnej, które nie niosą za sobą jakby ciężkiego przemysłu, jak najbardziej tak. Są możliwości otwierania nowych firm, tylko trzeba bardziej to nagłaśniać, bardziej przedstawiać i odpowiednie środki celować na nasz region, na Warmii i Mazury, żeby nie było wrażenia, że tu jesteśmy tylko miejscem odpoczynku dla innych regionów Polski. Oczywiście turystyka, tylko ta turystyka nie na 2 miesiące, tak jak mamy sezon, tylko pełnoroczna. W tym kierunku też jak najbardziej środki unijne można skierować. I wtedy młodzi ludzie, widząc szanse, widząc możliwości, zaczną otwierać swoje firmy, zacząć pracować w tych firmach, które powstaną tutaj w naszym regionie. I to jest taki pomysł. Większe skierowanie tych środków i większa reklama, że na Warmii i Mazurach oprócz tego, że można odpoczywać, to można również w dobrym klimacie, przy czystym powietrzu pracować. Mm-hmm. Moje kolejne pytanie dotyczy już takiej życiowej stabilizacji, no bo wielu młodych ludzi, niezdecydowana większość po zakończeniu edukacji chce się usamodzielnić, jednak niewielu z nas ma wiele oszczędności, żeby móc kupić mieszkanie, no i też nie ma zbytniej możliwości, żeby wziąć kredyt na mieszkanie. To w związku z tym chciałam zapytać, czy Lewica, czy w programie Lewicy właśnie w kwestii mieszkaniowej również znajdzie się miejsce? Tak, poświęciliśmy sprawom mieszkalnictwa część naszego programu i mamy pomysł, tak jak pani słusznie zapytała, młodzi ludzie potrzebują tej stabilizacji, potrzebują mieć gdzie mieszkać. Teraz firmy deweloperskie podniosły tak ceny mieszkań, szczególnie na Warmii i Mazurach, że mało kogo stać rzeczywiście na takie mieszkanie u nas w regionie. Więc pomysł jest Lewicy taki. Chcemy powołać państwowe przedsiębiorstwo, które wybuduje w ciągu 10 lat 1 000 000 nowych mieszkań. 1 000 000 nowych mieszkań, które będą wynajmowane, natomiast najem tego
mieszkania nie będzie mógł być wyższy niż 20 zł za metr kwadratowy. To pozwoli również ludziom młodym, którzy jeszcze nie do końca wiedzą, czy akurat w tym miejscu chcą na stałe osiąść, tu, czy w tym miejscu chcą założyć rodzinę, bez kupowania pozwoli na dostępność do mieszkań, które mogą wynajmować. Jeżeli młody człowiek stwierdzi, że chce w naszym regionie zamieszkać, osiąść na stałe, założyć rodzinę, to może takie mieszkanie od tego przedsiębiorstwa, które będzie wspomagane zarówno przez rząd, jak i przy udziale samorządu, wykupić to mieszkanie, ale tylko w taki sposób deweloperzy, czy właśnie to przedsiębiorstwo, które będzie to nadzorować budowę w ciągu 10 lat tego miliona mieszkań, mówię nie o milionie, ale nie tylko oczywiście w regionie, tylko w skali całego kraju, będzie mógł, miał prawo kupna takiego mieszkania, ale po kosztach rzeczywistej budowy tego mieszkania bez zarabiania przez, tak jak w tej chwili to jest w przypadku, przepraszam, deweloperów. To jest taki pomysł. Uważamy, że ze względu na mentalność Polaków taka możliwość wykupienia tego mieszkania po preferencyjnych cenach, po takich, jak rzeczywiście to mieszkanie zostało wybudowane, będzie zasadna i myślę, że to też w jakiś sposób zatrzyma młodych ludzi, bo oczywiście pierwszeństwo do takich mieszkań będą mieli młodzi ludzie, bo oni wchodzą w życie i to im trzeba ułatwić. Spowoduje to, że rzeczywiście ci młodzi ludzie w naszym regionie między innymi pozostaną. Kierunkiem Lewicy jest przyszłość. To nawet jest jedno z waszych haseł. Tak, łączy nas przyszłość. Dokładnie. Takie hasło jest główne. No właśnie, tutaj wśród waszych propozycji znajdują się nowoczesne postulaty. Chciałam zapytać, czy właśnie ta nowoczesność jest w stanie przekonać rzeszę młodych ludzi, żeby właśnie 13 października zagłosowali na Lewicę? Myślę, że tak. Szanowni Państwo, zresztą ten cytowany sondaż Kantaro, który mówił o tym przedziale wiekowym i o 25-procentowym poparciu. Młodzi ludzie są otwarci na świat, otwarci na innowacje, ale również otwarci na zmiany w tym, co mamy dotychczas. Mówimy na przykład o świeckim państwie, o wyprowadzeniu religii ze szkół, również mówimy o złagodzeniu ustawy aborcyjnej. Ludzie młodzi są otwarci, trochę innej patrzą na świat, więc myślę, że między innymi te postulaty powodują, że to poparcie w tym przedziale wiekowym 18-25 jest tak wysokie dla Lewicy. Bardzo dziękuję panu za interesującą rozmowę. Dziękuję również państwu. Do zobaczenia. Dziękuję państwu pięknie. Dziękuję pani.